Ja wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić coś bardzo oryginalnego i będziemy czytać sobie takie fajne komentarze na Steamie. Okej. Można komuś w łeb spiąchać 10 na 10. Co serce znaczą w ogóle? Czy to jest po prostu jakaś cenzura na to? Co? Tak, to jest cenzura. No dobra. A więc widocznie będę musiał dać na jakieś jakąś cenzurę samobójstwa. Jak jesteście blisko samobójstwa, to polecam. Będzie jeszcze bliżej. No, potwierdzam. Samobójstwo to jest dość przydatna metoda, jeśli chcecie się czuć mniej depresyjnie czy coś. Jote! Kiedyś miałem takiego przyjaciela. Nazywał się Krystian. Co? Ale mi śmierdzi siur cebulką. O! Gierka bardzo fajna. Można dojeżdżać psy kolegi. Niezapomniany kłótnik, gwarantowany. Polecam. Ja też lubię się kłócić z kolegami, nie? Świetne to jest uczucie, nie? Piękne, nie? Zajebiście, nie? Mi się dobra gra do strzelania z pompy w gości i generalnie strzela headshotem konfidentom. Ło, kurde, ta gra jest strzelania headshotem konfidentom? Czy strzela się do rudych? Po fartownym wykrętnieniu w tą grę, dziewczyny zaczęły na mnie pluć. Okej. Nie wiem, możliwe. Sticky flap! Sikalafagierka dobra. Niszczy przyjaźnie, rozwala psychikę, gwarantowany nerwica. Ale na ogół to warto kupić. Polecam kupno tego czegokolwiek, komentarze czegokolwiek, jakiegokolwiek gry tutaj jest. Chcesz się pozbyć przyjaciół? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś. Wręcz idealna gra do straszenia znajomych. 10 na 10 działa w każdym przypadku. Pokczamp. A nie, w sumie pokczamp jest tak, coś takiego już, nie? Świetna gra. Przed grą miałem znajomych. Teraz ich nie mam. 10 na 10. To jest w sumie historia życia. Wielu graczy. Euforia. Zerwane przyjaźnie. Tak będzie. Cud, miód, kiszone ogórki, zniszczone kanapki. Nigdy jeszcze nie zostałem tak wyp***ny jak w tej grze. Jak masz szpycha w to w życiu, to nawet nie kupuj, bo to może doprowadzić do ciężkiego stanu psychicznego. Znaczy, jak mnie osobiście gra mnie wyp***ała, to prawdopodobnie też bym taki sam jeszcze, bo bym się zastanawiał, jak ta gra w ogóle to zrobiła. Ogólnie przez tą grę straciłem około 5% wody w swoim organizmie, z 5 znajomości i z 2 kostki masła. Więc za to, jak to czytasz, to kup. Dobra, synek, chyba zasłużyłeś. Idealna gra, by spędzić wieczór z grupą bliskich ci osób. Podczas tej gry doznacie razem wielu emocji, zaczynając od radości, śmiechów, wspólnej zabawy, kończąc po smutku, ogromnej depresji, agresji i kończeniu własnej przyjaźni. Tam dalej jeszcze jest śmierć. W skrócie, jest to gra na jeden raz. Potem traci znajomych. Tak na serio się traci znajomych o takie gry, to ja nie jestem pewien, czy w ogóle prawdziwie jestem znajomy. Nie polecam. Gram czarną postacią i nigdy nie dostaję itemów za trzecie miejsce w minigierkach. Ta gra jest rasistowska. Moi znajomi grający innymi kolorami zawsze dodają jakiś item za trzecie miejsce? Ja nigdy. Powiadomo, czarny musi być gorzej. To na pewno tak jest. Kurde, specjalnie gra jest tak zaprojektowana, że jak się biera czarną postać, to nie dostajesz itemków, nie? A tak w ogóle taki protip. Myślisz, że to jest dlatego, że gra jest rasistowska, to możesz po prostu zmienić kolor. A myślę, że to jest warte spróbowania. Tak, bardzo prosta recenzja, mi się podoba. Najlepsza gra na świecie! Polecam dla każdego, a nie droga, a jest tak, że nawet Liga Legend jest gorsza. Mój co? To za porównanie jest. Musisz kupić tą grę, bo jest ona w... Więc kup teraz i zmój do tego przyjaciół. Serduszko. Serduszko. Nie, jak się? Serduszko. O, serduszko. Nie mam już kolegów. Czuję jego ból, nie? Czuję jego ból. I tak mi tak bardzo boli, że jestem. Niestety musimy skończyć ten film. Nara.